The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. Jak widzicie, mam tu egidę, tutaj trzymanie widzę, zużywa Legion. Trochę szkoda, myślałem, że będzie tak, że podtrzymywanie tego nie będzie ssało Legionu, no ale unlucky. Więc dobra, na start, lecimy sobie dalej, tak dla testu, wypróbujemy sobie tę nową rączkę. Kto wie, może będzie, nie powiem, że lepsza, w sensie lepsza od tamtej mojej rączki, ale może będzie lepsza na te lokacje. No i nie ominę go, no jak lepsza. Miałem takie wrażenie, że było za głośne. Jeśli było, to przepraszam. Dobra, tu mam jeden. Chyba jeszcze w magazynie. Ja tam chyba zginęłem? Nie pamiętam. Chyba ostatnio w tą grę grałem 2 dni temu, ale kurde... Mam kurde do skończenia. This is the police, który jest naprawdę na ukończeniu już. Mam jeszcze tego. Mam jeszcze Kinga, mam Sifu, gdzie Sifu jest najbliższe do skończenia, a nie mam kiedy siąść i tego nagrać, bo za bardzo mi ciągnie do tego Souls-like'a. Za bardzo lubię tego typu gry, żeby sobie odpuścić i nie grać. Żeby odpuścić sobie na inną grę. I nie grać w tą. Okej, okay, tak jak sądziłem, to jest przeciwnik. Weź! O, wow, super! Ładnie. No weź mnie w kurze nawet! Gleba. Może tylko okór gwiazd z tego zanim dostałem, no to już okpinę zachodzi, naprawdę. Na górę. Kamikadze olewamy, ona sobie raczej na górę nie wejdzie. Szkoda mi teraz było tego właśnie tego kunsztu, no ale musiałem to, tylko że tak tutaj zginął, idiota. Gdzie mnie zapędziły w kozi róg i dałem się praktycznie rozwalić. Nie. Ja jebix! Serio? Serio, tup! Tu był skrót! Do tego Stargazera nie mogę! Czemu ja się nie rozglądam? Jezu, ale bym czas zaoszczędził! To w grze tak grał... Poleciał akordeon, czy ty dziś umy? Nie jestem pewien. No ale się opluty teraz czuję, no ja pierdzielę. To przez... Skąd? Skąd? A Jezu, tu jest!
Jeszcze mi coś wpadło do oka, no. Elodryś, jaj w ruch, siedzenie w roku. Już? Dziękuję. Dobra, kamień życzenia w takim razie. Żeby nie zużywać więcej tych. Trafię? Nawet, że trafiłem. Myślałem, że musimy aż dwa te ogniwa zużyć. Ale unlucky. Tam zginąłem. Przez własną głupotę tak naprawdę. Spróbujemy to naprawić. No nie wierzę, jak on zdążył strzelić! Teraz próbuję na start. Muszę go zakłócić prądem. Okej, okay, pilnował sejfu. Nie podoba mi się ta mała osoba. Oczywiście, że jest to wróg. Czy to jest marionetka? Tak, to są te małe gówno. Myślę, że jest tu więcej. Ej, dlaczego one, kiedy ja ich nie atakuję, to sobie regenerują staminę, a ja muszę robić gardę albo sam je zaatakować? Przecież to już jest chamskie, naprawdę. Dobrze, co tu było? Ciężka rama Ark. Okej, okay, części Ark były lepsze ostatnio. I proszę, redukcja jest lepsza, jest oczywiście też to cięższe, przez to już mam dosyć mocne obciążenie. Chociaż chyba miałem cały czas, tak, czy nie? No miałem, patrzcie, nawet nie zauważyłem. A nie, dobra, nie, czekaj, mam dosyć mocno, mam tą egidę, ona przecież swoje jeszcze waży. Dobra, jakbym wziął coś lżejszego, na przykład to. No dobra, w rogach tego nie widać nawet. Więc te doskoki po namierzeniu są po prostu szybsze albo wolniejsze. Zobaczymy. Na razie zostaję przy tej broni. O, goście z miotaczem ognia, świetnie. O. We found it! The black dress! But it's just a puppet? What on earth is going on? Rączka. Dobra, póki mam spokój, to sprawdźmy. Oczywiście złe menu. Dobra, tutaj kolejny kamień. Kurde, mam już 9. Przydałoby się coś ulepszyć tak naprawdę. Tutaj jeszcze jeden kamień życzenia mi został. Tutaj oczywiście ta łapa Legionu jest aktywna. Czy aktywna? Pokazana jako nieużywana. A właśnie, tego medalionu nie sprawdziłem w poprzednim odcinku. Bo chyba poprzednio walczyłem z Białą Damą. Tak myślę. Mały medalion, który został wręczony na pamiątkę. Znajduje się w nim portret pięknej kobiety odzianej w czerwień. Siostry wymieniły się medalionami na znak przyjaźni. Młodsza była zadowolona. Obyśmy zawsze stały wspólnie na scenie naszych marzeń. Twoja kochająca siostra Adelina. Okej. Okay. I obrączka. Pierścień, który został pieczołowicie wykonany z cennych metali. Wygląda na symbol pobłogosławionego małżeństwa. Obrączka powinna trafić na palec panny młodej podczas uroczystości błogosławieństwa. Niestety ciało panny młodej ostygło na długo, zanim mogła ona pierścień ten otrzymać. Okej. Okay. Ale chodzi teraz dosłownie o tę pannę młodą, czyli tą marynetkę, też żonę tego Juliana, czy może chodzi teraz o człowieka, czyli właśnie osobę, którą Julian faktycznie chciał poślubić, tylko ona po prostu przedwcześnie zmarła i postanowił poślubić marynetkę. O, ten jest elektryczny, oczywiście wiadomo jak będzie działał.
Ej, a w sumie może ta marynetka jest robiona na podobieństwo tamtej osoby? Wie. Nie no, skoki też są takie zwyczajne, no to nie wiem co daje to obciążenie. Sam? Chyba tak. No to się ma. O, przeżył to jeszcze chyba. Zbiornik Legionów zostanie. Miło. Leci kula. Jednorazowe. Oho. Wielka marynetka w kształcie... W kształcie? Nie, po prostu wygląda clown. Nie no, to jest boss jak nic. Znaczy, dobra, może nie boss, tylko może minibus, to już prędzej. Brun! O, kongrat barany, naprawdę, to się wam po prostu udało perfekcyjnie zepsuć. Dobra, co mogę zamiast tego sobie wsadzić? Nie mogę to płynąć trochę w ruchu, a czemu nie? Co jest? Skąd to przegrzanie? A ten mnie trafił, dobra. Tym razem za darmo leczenia niestety nie było. Aż po. Szalona marynetka clown. O jasne! Pewnie! Jeszcze z przydupasami przyjdź! Dlaczego nie? Dobra, oczywiście kwas to nie nabiło. Oho! Ciekawe co się stanie, kiedy mnie to złapie, co nie? Dobra, szybko na termita. Rzuć. Ale dobra, przydupasy się wycofały. To akurat na plus dla mnie. Dobra, doskok i atak z boku. Co to skurwie? Okej, zadanie zaczęło na leczenie, to spoko. Mniejszy cios, którego nie mogę zablokować? No! Jest za darmo! No to drugi już niestety nie było, szkoda. Aj, kurde, już się palił. Kurde, jednego bez sensu wykorzystałem. Lekko. Aha. Nareperować. Podpalić. I let's go. Unik. Unikamy. Unik. Lecz się. Nie było za darmo, chyba. Dobra, tylko trochę zbyt bazerny teraz byłem. No! Fuck me! Boże, po co ja tu tarczę zamontowałem, jak ja w ogóle z niej nie korzystam? Kurde, ale jak... Ale blisko było! Cholernie blisko było, żeby go teraz zabić. Okej, nie zauważył mnie w ogóle, a to nawet mi na rękę. Dobra, zobaczmy może jeszcze coś tutaj. Proszę, kolejny skrót i kolejny dowód, że jestem debilem. Kamienowy przymierze.
Dobra, i to jest skrót. Tak, tutaj zaraz na początek. No śmiało, daj się jeszcze zabić zaraz. Zanim do bossa przejdzie, daj się jeszcze zabić. Dobra, proszę mnie teleportować. A właśnie, jeszcze zanim się teleportuję, to tu możemy do niego zakończyć questa. Stary, znalazłem twoją babkę. Oh, my Melody. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Who ever heard of a human and a puppet in love? Oh. Może go pocieszmy. Oh. Melody. My Melody. Your words were everything to me. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please, remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Okej, ergo szepce, ponownie. Ale co jest też dość fajne. Dostaliśmy nowy gest. Smutek, z tego co widziałem. Jestem zdeterminowany, żeby tego klauna rozwalić, ale irytuje mnie w nim jedna rzecz. Mianowicie, on chyba nie ma innego zestawu ruchów, niż oddalić się i wywalić z tej pięści, albo podejść na blisko i się kręcić jak Garen, kurwa. Bo to jest wszystko, co on robi. Okazuje mnie pierdolnie brzuchem. To jest wszystko. Mnie osobiście trochę triggeruje. Te obrażenia są niskie, ale bijemy w miarę szybko. Teraz spróbuję tą włócznię, tak dla testu na tych popetach wykorzystać. Na nich po trzech ciosach nie chodzi w klas. Ale to jest na nich, to są postawione przeciwnicy, więc... Na bossie pewnie zejdzie to trochę dłużej. Dziękuję. 20 tysięcy, w sumie może bym się cofnął i to wpakował. Okej, takie dziganko. Ja się nawet nie znam, czy podnieść, co mi się bardzo podoba. Dobra, co miałem tutaj? Wezmę ten kwasu i... Przybijam. No tak. Zapomniałem o tej chłopce. Dziwi, ale ja to ja.
Okej, czyli można być idiotą i można być kurwa debilem. Idiotą byłem tutaj ja, próbowałem takich zablokować tą tarczą. Debilem jest ktoś, kto nie padł, żeby dało się tą tarczą blokować te ciosy. Nie, dobra. Wywalam tu Megidę, wracam do Flamberga. Naprawdę bardziej mi się ta ręka podoba. Jednego zrobię na ogień, który mogę rzucić w kamerę. Dobra, go. Dobra, ostatnie podejście do tego typa. Ostatnie podejście w tym odcinku. Choć mam nadzieję, że tym razem będzie udane. Jak mówiłem, ten boss nie jest trudny, on jest po prostu irytujący. O, chociaż czekajcie. YOLO. Odpalę sobie tutaj ochronę, żeby zachować sobie te ergo. I YOLO, dziduję tam dalej. Zobaczymy, czy jest tu gdzieś Stargazer. Bo jeśli jest, to z chęcią go aktywuję. Miał jakiś bliższy punkt przynajmniej do tego bossa. Tu jest pusto. Kurde, stanie nam się. To jest przedmiot. Ja się teraz przez przypadek. No oczywiście, że jest tu Stargazer. Mogę? Kurde, za blisko jest. Dobra, nie wiem jak długo będzie działała ta ochrona, muszę go sobie odciągnąć. Bynajmniej na tyle, żeby to naprawić. Potem YOLO. Mogę się z nim napieprzać ile będzie. Dobra, idzie powoli. Szybko ci da. Jest! No i pięknie. Tutaj. Pługa oczyszczenia. Rzecz ta na nim się tutaj przyda. Będzie trzymał gardę, gra w grupie. Zajebiście. Ale dobra. Mamy tutaj przynajmniej już odblokowany Stargazer. Wejście do Opery Estella. Pamięci tej, której obecność zapewniła naszej rodzinie najszczęśliwsze chwile? Wciąż tęsknię Kamil. Podpisano GG. Okej. Okay. Wątpię, że to będzie Geppetto. Chociaż, kto wie. Już widelet. Na cześć Lady... Kerasani, pewnie tak to się czyta. Królowej wyższych sfer i mecenaski sztuki. Okej. Ergo chyba jedną sztukę odzyskaliśmy. Tu jest jakiś skrót z tego co widzę do blokowania. Pułka pewności specjalnej. Oczywiście dopóki tego klauna nie zabije, to ani myślę progresować dalej w tej operze. Bo jeszcze poza tym klaunem jest tam parę innych przejść, które z chęcią chcę zbadać. Ale mam przynajmniej właśnie lepszy punkt do zaczęcia całej walki. Bo mogę wejść mu na plecy. W sensie na pewno backstabu nie zrobię, bo to jest boss. Czy tam mini boss. No właśnie, on sobie tutaj od razu stoi. Nie ma bata, że udało się mu backstaba zrobić. A może? Nie, momentalnie się odwraca. Z tego erba. A i co? Garda szmaty. Będzie ją podniosłem. Dobra, płoń. To już walczymy, no to walczymy, nie? Wiem, że podniosłem gardę. Spalmy se. Chciałem zapalić broń. Oczywiście nie miałem broni. Sztukierki.
Podniosłem kurwa gardę. Panie, że ja robię uniki. Podnoszę gardę. Gra ma w to kurwa wyjebane. A, już jestem na miejscu, po zebraniu Erga. Tak więc zobaczmy, czy gościu, w sumie kto wie, może sobie nawet poszerzył ofertę od ostatniego razu. The bosses work hard too, you know. Enjoy the black market collection. Okej, jeszcze te granaty odłamkowe, ale tak, proszę, poszerzył sobie inwentarz. No, tak mi się wydaje przynajmniej, więc dobra, tutaj 5 sztuk, tego też 5 sztuk, tego też 5 sztuk. Dobra, to mi jest zbędne, bo raczej jak będę go trzymał na dystans, no to tym bardziej nie, jak rzucę to pod siebie, no to raczej kto nie będzie chciał bardzo ładnie tak wchodzić. Tak więc sobie odpuszczę, tutaj jeszcze tutaj 3 sztuki, no i dobra. 12 tysięcy. Czy ja bym sobie mógł za to coś kupić? Ścierniwo kwasu. Niech będzie jedno. Dobra. Mogę tutaj wstawić zamiast tej lampy. Jest to ścierniwo tutaj. Tutaj ścierniwo. Tutaj natomiast damy termita. A tutaj... O, granat. No, tak sobie chodzi tak bliżej, nic więcej. Dobra, łapy Legionu. Czy ja bym mógł coś na niego z dystansu? Flamberg tak średnio. Egida już widać może się nie sprawdza. Fulminis, no to jest tak jak Flamberg, muszę być blisko. Sznurek byłby fajny, żeby się do niego dociągnąć, ale niestety ani jedno, ani to dziabnięcie takie zwykłe, ani to dociągnięcie się do niego niestety nie daje mi żadnych konkretnych obrażeń. Dopiero trzeci upgrade tej ręki to jest taki fajny atak po dociągnięciu. To jest zwykłe walnięcie. No a te sokole oczy niestety trochę są słabe. Więc zostaniemy się przy Flambergu. Bo ze wszystkich tych łap, które mam, to on jest akurat najlepszy. Dobra, w sumie cofnę się do hotelu samego, żeby zebrać te dukatowe owoce. Dobra, takim dość niemiłym akcentem, powiedzmy, no bo niestety nie pokonaliśmy bossa. Ale kto wie, może uda się na początku kolejnego odcinka się z nim rozprawić. Bo w ogóle w następnym odcinku uda się mi z nim rozprawić. Zobaczymy. Na razie z wielką chęcią zgarnę sobie tutaj dukatowe owoce. To było chyba 3, tak mi się wydaje, do wzięcia. W ogóle to jest trochę nieintuicyjne, bo tutaj widać, że tych owoców jest w pizdu, a my możemy, a nie 5. A my zgarniamy 5 owoców i drzewo nagle... Znikają wszystkie nagle owoce, nie? Więc troszeczkę ciężko mi jest uwierzyć w to, że jest faktycznie tylko 5 owoców. Chyba że wszystko, co tam zgarniamy, do 5 owoców się spotyka. Stalker, please. Dobra, dobra. Co ty mi tu możesz dać? Że tutaj zwiększa energię. Przywraca zdrowie zjawy. Zwiększa liczbę punktów baśni. Przywraca legion. Wybucha, gdy zjawa zostanie trafiona. Zmniejsza przez zjawę, zjawa, 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 zjawa i też zjawa. Dobra, czyli ja mogę wziąć te pierwsze 4. Ale szczerze, tylko to odzyskiwanie zdrowia mnie jakoś bardziej urządza, więc... Weźmy sobie 4. Jeden wlatuje od razu do sześcianu, 4 do magazynu. Znaczy 3 do magazynu. To jest okruch gwiazda, ale to be honest, totalnie mi te okruchy nie są jak na razie potrzebne. Mam ich ile? 44 przy sobie, a zużyłem ich chyba na... Na Murphy zużyłem ich chyba 12. 12? Nie, dobra, przesadziłem, no, ale z 6 na pewno. Z 6 powtórek miałem tam co najmniej.
Na Andreasie? Na Andreasie użyłem jednej zjawy. I na tych też, na tym bractwie czarnych kapeluszy. Czarnych królików, tam też użyłem tylko jednej zjawy. Mogę? Nie, nie mogę. Dobra. Czyli dopóki Ergo szepce, nie ma co próbować. Jak może się to zaś zmieni, bo kto wie, może się zmieni, to wtedy spróbujemy. Ponownie. Dobra, nawet nie siadam, bo widzę, że nie ma tej złotej otoczki. To nie będzie ten. Nie ma twardo do wydania. Repeto nic nowego oczywiście nie powie. Dobra, to na koniec odcinka przejdźmy się jeszcze może do Veniniego, czy może raczej do Pulcinelli. Zobaczmy, czy mogę coś tu kupić. Nie, to było tylko to. Sam Venini. A może mi tylko wymienić kamień szlifierski, albo tą ostrzałkę. Bo raczej kamień szlifierski w ostrzałce powinno być. Och, och. I always welcome. Też, nie, czekaj, jest też ostrzałkę. Ej, to może samą ostrzałkę też będę mógł zmienić. Bo w sumie to nie jest bez powodu raczej tak napisane. Dobra, szybko muszę zobaczyć, jak mi się zmodyfikować. To tu mam ile? Tu wydałem jeden punkt. Tu nic. Tu też nic. Tu wydałem jeden i tu nic. Kurde, jakbym gdzieś znalazł jeszcze jeden mechanizm Legionu, to mógłbym zresetować. Mógłbym to zresetować i ten. I sobie wpakować drugi level w tą. No, i to byłoby fajne. O, albo zabrać z tego i właśnie wziąć sobie ten unik na przykład. Chociaż w sumie nie wiem, bo na tamtego bossa to bardziej ten ogień mi się wydaje jest lepszy. To jeszcze zobaczymy. Dobra, Sofia nic nowego nie mówi. Z czego jestem nawet zadowolony, bo poza nagraniem nic wam nie przepada. Dobra, myślę, pójdziemy raz w potencjał i raz w witalność. Na razie wigor może zostać na tych 20 punktach. Teraz będę pakował głównie w wigor i w potencjał i w witalność, bo to mi bardziej odpowiada. Ale muszę się jeszcze pobawić tym montowaniem broni. Mam 500, no to nie nic za to nie ulepszę za bardzo. Ale jak się troszkę sfarmię, to myślę, będzie się dało normalnie coś upgrade'nąć. Ale muszę naprawdę sobie przeglądać te bronie i zobaczyć, co byłoby najlepsze na niego. W razie gdyby się jednak na tyle zbliżył, że miałbym go ciąć. Ale szczerze, ta glebnia wzmacniająca to póki co wydaje mi się najlepsza. Ale dobra. Tym gnojem będziemy się zajmowali w kolejnym materiale. Szczerze liczę na to, że uda mi się go za pierwszym podejściem... Dobra, może nie za pierwszym, ale że uda mi się go w kolejnym materiale pokonać. Nie będzie tak, jak było na przykład z Fuoko, bo w sumie nie wiem, czy to wspomniałem, ale z Fuoko najpierw był to cały materiał, jak miałem go przechodzić. Ale jak po 40 minutach ciągle dostałem w pierdol i nie umiałem go pokonać, się w końcu wkurwiłem. Grę wyłączyłem, materiał wykasowałem, bo stwierdziłem, że nie będę zabierał tym waszego czasu. Takimi próbami do bossa. A właśnie na Fuoko tego też trochę zużyłem. Chyba drugie 6, co mi się to 12 urobiło na Merfim. Bo było 6 na Merfim, 6 na Fuoko. Tych okruchów gwiazdy. No, ale nevermind. Zużyłem tego na Fuoko. I potem zasiadłem sobie do tego jeszcze raz, na następny dzień. I za drugim albo trzecim podejściem i tym finalne podejście, które wam pokazałem, to było drugie albo trzecie podejście następnego dnia. I od razu mi wszedł ten Fuoko. Bezproblemowo. Tak więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się w kolejnym materiale tak normalnie pokonać go. Może myślę za drugim, za trzecim podejściem. A jak nie, to po prostu będę z nim walczył ile wlezie, a potem to całe wytnę i wam po prostu pokażę finalną potyczkę. No a potem przedłużę tyle, żeby poeksplorować. Może jeszcze nie operę. Najpierw poeksplorujemy tam, co jest dalej. A to jest ta cała kolejka, dobra. Tak poeksplorujemy sobie resztę tej ulicy, która nam tam została, a potem sprawdzimy, co jest takiego w operze. Ale to dopiero w kolejnym materiale, mam nadzieję. Ode mnie póki co to będzie tyle.
do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Lies of P. Cześć!